Przeczytajmy kolejny fragment Pisma. Tym razem jest to Księga Wyjścia, 34 rozdział i będą dwa fragmenty z tego rozdziału. Pierwszy fragment to wersety od 1 do 9. I to będzie tło dla kazania, dla kolejnego fragmentu kazalnego. Następnie Pan polecił Mojżeszowi: wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, a wypiszę na nich słowa, które znalazły się na poprzednich tablicach potłuczonych przez ciebie. Bądź gotowy na rano, wejdź na górę Synaj i czekaj tam na mnie na szczycie. Niech nikt z tobą nie wchodzi, niech też nikt nie pokazuje się na górze. Również owce i bydło niech się nie pasą na stokach. Mojżesz wyciosał więc dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, wstał wcześnie rano i wszedł na górę Synaj, jak mu rozkazał Pan. Kamienne tablice wziął ze sobą. Wtedy Pan zstąpił w obłoku. Oczekujący go Mojżesz wezwał imienia Pana. Pan zaś przeszedł przed nim i ogłosił: oto Pan. Pan, Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę i wierność. Ten, który zachowuje łaskę dla tysięcy, usuwa winę, przestępstwo i grzech. Nie zostawia bez kary, lecz nawiedza winę ojców na synach i wnukach aż do trzecich i czwartych pokoleń. Mojżesz natychmiast pochylił się ku ziemi, oddał pokłon i poprosił: jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, Panie, to zechciej pójść z nami. Owszem, to lud twardego karku, ale przebacz nasze winy i grzechy i weź nas w dziedziczne posiadanie. I kolejny fragment, wersety 29-35, ten sam rozdział. Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, a w ręku miał dwie tablice świadectwa, czyli przykazania, dekalog, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała po rozmowie z Bogiem. Kiedy Aaron i wszyscy synowie Izraela zobaczyli promieniującą twarz Mojżesza, bali się do niego zbliżyć. Lecz gdy Mojżesz przywołał ich, zawrócili. Aaron wraz ze wszystkimi przywódcami zgromadzenia i Mojżesz przemówił do nich. Potem podeszli do niego pozostali Izraelici i Mojżesz przekazał im wszystko to, co oznajmił mu Pan na górze Synaj. Po rozmowie z nimi Mojżesz nałożył na twarz zasłonę. Ale ilekroć przychodził rozmawiać z Panem, zasłonę tę zdejmował aż do wyjścia na zewnątrz. Po wyjściu natomiast oznajmiał Izraelitom wszystko, co zostało mu przykazane. Izraelici widzieli promieniującą twarz Mojżesza, dlatego Mojżesz ponownie nakładał na twarz zasłonę do czasu kolejnej rozmowy z Bogiem. Przeczytajmy kolejny fragment, tym razem z Ewangelii Marka. 9 rozdziału, wersety od 2 do 13 i tym samym kontynuujemy Ewangelię Marka. Więc Ewangelia Marka, 9 rozdział od wersetu 2 do 13. Po 6 zaś dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz Jana i tylko z nimi samymi wszedł na wysoką górę z dala od ludzi. Tam w ich obecności doznał przemienienia. Jego szaty stały się śniące i niezwykle białe. Żaden farbiarz na ziemi nie jest w stanie takich uzyskać. Wtedy ukazał im się Eliasz wraz z Mojżeszem i prowadzili z Jezusem rozmowę. Piotr zaś odezwał się do Jezusa: Nauczycielu, dobrze nam tu być. Rozbijmy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Mówił tak, bo nie wiedział, co powiedzieć. Byli bowiem w wielkim strachu. Wtem pojawił się obłok, który rzucił na nich cień, a z obłoku rozległ się głos: to jest mój ukochany syn, jego słuchajcie. I nagle, gdy rozejrzeli się dookoła, już nikogo nie zobaczyli. Był z nimi tylko Jezus, a gdy schodzili z góry, surowo im przykazał, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. I zachowywali więc to słowo, jednak rozważali między sobą, co to znaczy powstać z martwych. Zaczęli go też pytać, dlaczego znawcy prawa utrzymują, że najpierw musi przyjść Eliasz.
On zaś powiedział im, owszem, Eliasz przyjdzie pierwszy i przywróci dawny ład. Lecz jak napisano o Synu Człowieczym? Że ma wiele wycierpieć i doznać pogardy. Powiem wam jednak, że Eliasz już przyszedł i uczynili mu to, co chcieli, zgodnie z tym, co o nim napisano. Jak ktoś by chciał, to można zdjąć na czas kazania maseczkę. Czy łatwo przychodzi ci mówić innym o swoich porażkach, o głupocie, którą uczyniłeś, czy zrobiłeś, czy po prostu tego typu rzeczach? Na pewno każdy z nas ma takie historie w swoim życiu, gdzie no, dzisiaj by no, wstydził się. Ja mam takie historie i niechętnie o nich opowiadam, ale czasami z nich korzystam, żeby na przykład moje dzieci czegoś nauczyć, bo dobrze się uczyć na czyichś błędach, a nie na swoich własnych. I tutaj mamy taką historię, która z jednej strony pokazuje nam w świetle, w różnych światłach różnych ludzi. Pokazuje nam w jednym świetle Jezusa, ale też pokazuje nam w innym świetle uczniów Jezusa. Mamy pewne wydarzenie i uczniowie no, nie popisali się, delikatnie mówiąc, ale z drugiej strony no, trudno im się dziwić, no, pewnych rzeczy jeszcze nie rozumieli, pewne rzeczy dopiero będą w stanie, czy byli w stanie zrozumieć po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy Jezus otworzył im umysły ich i pokazał, o czym mówi Boże Słowo, więc pewnych rzeczy nie byli w stanie zrozumieć, ale piszą o tym, nie pomijają tego faktu, pokazują, że, no, że jako przywódcy późniejsi, tak, no wcale nie są ideałami. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy ta historia jest prawdziwa, to tutaj mamy taki argument, który jest bardzo ważny, bardzo mocny. Jeżeli byłbyś przywódcą, czy religijnym w tamtym czasie, to jak próbowałbyś pokazać siebie? W jakim świetle? No z reguły w starożytności liderzy wymazywali wszelkie porażki. Czytałem o jednym faraonie, który poszedł na wojnę, nie pamiętam z kim, nie pamiętam jaka to bitwa, ale generalnie bitwa nie została rozstrzygnięta. Wojska się starły, bitwa nie została rozstrzygnięta, tyle że skutki tej bitwy były dla tego faraona dotkliwe, późniejsze skutki, ale oczywiście on napisał na obelisku, czy tam na jakimś innym dokumencie, no, że wygrał i że to był wielki sukces generalnie. Więc w starożytności to, co nieprzychylne, to się wymazywało. A tutaj nie, uczniowie piszą, jak było. Im zależy na czym, no naprawdę. Ona może ich dotykać, ona dotyczy ich w osobisty sposób. Pokazuje, że, no, że niekoniecznie mądrze się zachowali w tej sytuacji. I to pokazuje, jest to argument za tym, że to po prostu miało miejsce. Bo po co, w jakim innym celu o tym pisać? Jeżeli późniejsi liderzy, no właśnie w takim świetle zostają pokazani. Więc widać, że im zależało na pokazaniu prawdy, jak było, nawet kosztem ich własnej reputacji. Więc to jest taki argument za tym, że ta historia miała miejsce. Inny można powiedzieć, no że ktoś by powiedział, no mieli halucynacje jakieś, ale no niemożliwe jest, żeby trzy osoby miały taką samą halucynację. Każdy ma indywidualnie halucynacje, jeżeli ma, więc raczej nie ma zbiorowych halucynacji. Znaczy zdecydowanie nie ma zbiorowych halucynacji, są indywidualne, więc jeżeli oni trzej, uczniowie Jezusa, widzieli to samo i dają tego świadectwo kosztem własnej reputacji, to znaczy, że chcieli przekazać prawdę, chcieli przekazać jak było. Ale wróćmy do tego wydarzenia. Marek opisuje nam niesamowite wydarzenie i niewątpliwie jest ono ważne, ponieważ znajdujemy też je u Mateusza i u Łukasza. Autorzy Ewangelii uważali, że trzeba to przekazać dalej, to wydarzenie, tę relację umieścić w Ewangeliach. Ale wydaje się, że
do końca nie zrozumiemy, co się wydarzyło w tej historii, jeśli nie weźmiemy pod uwagę Starego Testamentu, a szczególnie dwóch wydarzeń, jakie zostały opisane w 19 rozdziale i 34 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, czyli Księdze Wyjścia. I fragment 34 rozdziału wcześniej przeczytaliśmy. O czym mówią nam te fragmenty? No 34 rozdział mówi nam o tym, jak Mojżesz wszedł na górę z tablicami, na których Bóg wypisał swoim palcem 10 przykazań, czyli dekalog. Pierwsze tablice, które Mojżesz otrzymał od Boga, Mojżesz rozbił, widząc bałwochwalstwo Izraelitów. A druga Mojżeszowa 19 mówi nam o spotkaniu na górze Synaj pomiędzy Bogiem i Mojżeszem. I w 20 rozdziale czytamy o 10 przykazaniach, które Bóg nadał Izraelitom. Więc były to pierwsze tablice w tym 19 rozdziale czy 20 dane Mojżeszowi, a które później Mojżesz rozbił. Ale tutaj pytanie, dlaczego dekalog, dlaczego przykazania, 10 przykazań były tak istotne, że Bóg dwukrotnie na górze przekazywał Mojżeszowi te przykazania, te tablice. Otóż te 10 przykazań były powiązane ze szczególną ofertą, jaką Bóg złożył Izraelitom. I przeczytajmy odpowiedni fragment Pisma Świętego, 19, czyli jakie jest tło tego wydarzenia, 19 rozdział, wersety od 3 do 6. Mojżesz zaś wstąpił do Boga, a Pan odezwał się do Niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was nosiłem na skrzydłach orlich i przyprowadziłem do siebie. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Te słowa przekaż synom Izraela. Zatem Bóg oferuje Izraelitom przymierze. Na podstawie tego przymierza Bóg będzie ich Bogiem, a oni będą Jego szczególną własnością pośród wszystkich narodów ziemi. Więc pomiędzy Bogiem a Izraelitami będzie szczególna więź, wyjątkowa więź. I dekalog jest podstawą tego przymierza, tej więzi, tej relacji z Bogiem. Są oczywiście też inne przykazania, ale podstawą tego przymierza jest dekalog. Jest 10 przykazań, które Bóg nadał Izraelitom i które Izraelici zobowiązali się przestrzegać. Więc takie przymierze było bardzo wielką sprawą. Żaden naród, żaden inny naród na świecie nie mógł się czymś takim pochwalić. To powodowało, że Izraelici byli narodem wybranym, ponieważ Bóg chciał z nimi zawrzeć przymierze. Ale jest też jeszcze jedna rzecz, która dokonuje się na górze Synaj, na którą wstąpił Mojżesz. Przeczytajmy kolejny werset, 9 z tego 19 rozdziału. Wtedy Pan zapowiedział Mojżeszowi, oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku po to, by lud słuchał, gdy będę z tobą rozmawiał, a także po to, aby uwierzył ci już na zawsze. Mojżesz więc powtórzył Panu słowa ludu. Więc to szczególne objawienie Boga na górze miało też na celu uwiarygodnienie, czy też potwierdzenie tego, że Mojżesz jest sługą Boga, że jest prorokiem Pana i że ogłasza Boże Słowo. Obłok, w którym miał się objawić Bóg oraz słowa, które pochodziły od Boga i które lud mógł usłyszeć, miały na celu uwiarygodnić Mojżesza w oczach ludu. Miały też uwiarygodnić raz na zawsze, że słowa, które on ogłasza ludowi, pochodzą od Boga. Te słowa to inaczej prawo mojżeszowe i tego prawa Izraelici mieli przestrzegać, ponieważ były to przykazania nadane im przez Boga za pośrednictwem Mojżesza. I poza tymi dwoma wydarzeniami opisanymi w 19 i 34 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej nie mamy w Starym Testamencie podobnych wydarzeń. Mamy miejsca w Starym Testamencie, gdzie Bóg objawił się Mojżeszowi za pomocą
gorącego krzewu, tak, palącego się krzewu, czy też mamy historię tego, jak Bóg objawił się Eliaszowi. Ale te objawienia nie są aż tak ważne, nie są aż tak istotne, jak to objawienie Boga na górze Synaj. Więc ten kontekst starotestamentowy wskazuje, że na górze, na którą Jezus wstąpił wraz ze swoimi uczniami, dzieje się coś wyjątkowego, dzieje się coś bardzo ważnego. Mamy tu wiele podobieństw pomiędzy tym, co się dzieje na górze Synaj, a na górze, na którą wstąpił Jezus z Janem, Piotrem i Jakubem. Więc są też różnice, tak? Ale to, co się tu dzieje, jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze od tego, co się działo pod górą Synaj. W historii Izraela to spotkanie pod górą Synaj, spotkanie z Bogiem, było momentem kluczowym, przełomowym. A czy podobnie jest z wydarzeniem opisanym przez Marka? Czy jest ono przełomowe? Czy jest ono kluczowe dla nas dzisiaj? Więc zobaczmy, co się wydarzyło w tej historii. Więc czytamy o tym, że szaty Jezusa stały się śniące i niezwykle białe. Iż dla szczyt, technika ówczesna nie oferowała takiej bieli, więc to nie mogło być coś, co pochodziło od człowieka. Ale też Mateusz oraz Łukasz w swoich wersjach dodają, tam w ich obecności doznał przemiany. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty zalśniły bielą. Zatem nie tylko szaty lśniły, ale też lśniła twarz Jezusa. Podobnie było w przypadku Mojżesza. Jego twarz lśniła po spotkaniu z Panem. Dlatego później musiał zakrywać swoją twarz. Ale w przypadku Mojżesza jego szata nie lśniła bielą. Więc to by wskazywało, że no mamy tu spotkanie z Bogiem. Jezus spotyka się z Bogiem, albo Bóg spotyka się z Jezusem generalnie. Mamy tu objawienie Boga na górze. Ale Łukasz dodaje nam pewien szczegół dotyczący osoby Jezusa, którego Marek nie umieścił. Przeczytajmy. Łukasza 9,32. Tymczasem Piotra i jego towarzyszy ogarnęło senne znużenie, kiedy się jednak ocknęli, zobaczyli jego chwałę i tych dwóch mężczyzn przy nim. Eliasz, wcześniej Łukasz mówi nam, że Eliasz i Mojżesz ukazali się w chwale. Ale kiedy uczniowie się ocknęli, to czyją chwałę zobaczyli? Jezusa. I dwóch mężczyzn. Czyli, że chwała Jezusa przerastała, przewyższała chwałę Mojżesza i Eliasza. I to rodzi pytanie, skąd taka różnica? Kim jest ten, którego chwała przyćmiewa chwałę Mojżesza i Eliasza? I w końcu czytamy, co się wydarzyło w momencie kulminacyjnym. Marek mówi nam, że pojawił się obłok i z tego obłoku rozległ się głos, który powiedział: to jest mój ukochany syn, jego słuchajcie. Marek nie mówi nam, czyj to był głos, ale to jest sprawa oczywista. Dla uczniów było to oczywiste, że to był głos Boga Ojca. Ojciec mówił o swoim synu. To znaczy, że Bóg Ojciec mówi, że Jezus z Nazaretu jest jego ukochanym synem, którego należy słuchać. I co to wydarzenie mówi nam o Jezusie z Nazaretu? No musimy spojrzeć oczami uczniów trochę, z ich perspektywy. W zasadzie no ta cała historia, istota tej całej historii sprowadza się do słów Ojca, który mówi: to jest mój ukochany syn, jego słuchajcie. I dlatego wszystko, co miało miejsce, no musi być rozpatrywane w kontekście tego, co o Jezusie powiedział Ojciec. I co takiego? Bóg mówi nam przez te słowa w tych okolicznościach o Jezusie. Po pierwsze, że Jezus z Nazaretu jest jego ukochanym synem. Czyli jest kimś, kto ma wyjątkową relację z Ojcem. Jedyną w swoim rodzaju relację z Ojcem. I nie chodzi tutaj o pokrewieństwo, ale chodzi o relację, jaka jest pomiędzy Ojcem a Synem. Chodzi o pozycję, jaka jest pomiędzy Ojcem, jaką Syn ma przed Ojcem. Nikt inny nie ma takiej szczególnej więzi.
takiej relacji z Ojcem, jaka jest pomiędzy Ojcem i Synem. I nikt też nie ma wyższej pozycji przed Ojcem jak Syn. Czy nie ma wyższej pozycji od Syna. Jeśli chodzi o Mojżesza, to Bóg potwierdził przed ludem to, że Mojżesz jest sługą Pana, że jest prorokiem Pana. Natomiast tutaj Bóg potwierdza, że Jezus z Nazaretu jest kimś więcej niż sługą, że jest kimś więcej niż tylko prorokiem, czy jednym z proroków. Bóg potwierdza, że Jezus jest Bożym Synem, a Syn jest większy od sługi. Syn jest większy od Mojżesza. Ale to też znaczy, że Jezus z Nazaretu nie jest Eliaszem. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Jan Chrzciciel się pojawił i zaczął swoją służbę, to faryzeusze wysłali do niego wysłanników i pytali, kim jesteś? Co o sobie mówisz, że kim jesteś? Czy jesteś tym prorokiem? Czy jesteś może Eliaszem? Tak, więc było takie oczekiwanie, że Eliasz ma przyjść, więc Jezus, poprzez to, że Eliasz stoi obok Niego, no nie jest Eliaszem, nie może być Eliaszem. Musimy pamiętać, że Eliasz był prorokiem Pana i Eliasz nie umarł jak zwykły człowiek, po prostu Eliasz został zabrany przez Pana na Rydwanie do nieba. A kilkaset lat później Bóg przez proroka Malachiasza zapowiedział, że przyjdzie Eliasz i dokona odnowy moralnej narodu, dlatego Żydzi oczekiwali nadejścia Eliasza. Ale też ten Eliasz będzie poprzedzał nadejście Dnia Pana, czy też nadejście, czy przyjście Pana. I w Malachiasza czytamy o tym, jest to tutaj numeracja angielska, Malachiasza 4, 5, 6. W polskiej numeracji jest to trzeci rozdział, wersety 23-24 bodajże. Nie pamiętam dokładnie. Ale oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Więc Eliasz zapowiada nadejście Pana, przyjście Pana. I Mateusz w swojej Ewangelii, w tym fragmencie, opisując tę historię, mówi nam, że później uczniowie zrozumieli, że to Jan Chrzciciel był tym zapowiedzianym Eliaszem. Zresztą Jan Chrzciciel ubierał się dokładnie tak, jak Eliasz, więc było konkretne odniesienie. Więc w związku z tym, więc jeśli Jezus nie jest Eliaszem, to kim jest? Jest tylko jedna dobra odpowiedź. No, musi być Bożym Synem, a przez to musi być samym Panem. Oczywiście uczniowie jeszcze tego wtedy nie rozumieli. Dopiero po zmartwychwstaniu mogli to zrozumieć. Zatem Jezus jest Bożym Synem, jest większy od Mojżesza, ponieważ jest Panem oraz nie jest Eliaszem, tylko Panem. Po drugie, Bóg mówi, aby słuchać Jezusa, który jest Bożym Synem. Więc tak jak na górze Synaj Bóg dał 10 przykazań, tak teraz Bóg daje w zasadzie jedno przykazanie, które mówi, aby słuchać Jezusa. Więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, że Jezus z Nazaretu jest jak te tablice kamienne, które Bóg dał Mojżeszowi, na których napisał dekalog. Cokolwiek Jezus powie, jest Bożym Słowem. Przykazania, które Jezus powie, są przykazaniami Bożymi. A ponieważ Jezus jest większy od Mojżesza, to słowa Jezusa są ważniejsze od tego, co Bóg przykazał przez Mojżesza. Musimy pamiętać, że Bóg mówi te słowa, to jest mój ukochany Syn, Jego słuchajcie, mówi te słowa w obecności Mojżesza. Uczniowie jako Żydzi rozumieli, jak ważny jest Mojżesz, jak ważne jest prawo mojżeszowe. Oni byli w tym wychowani, to jest Boże Słowo. Ale Bóg w ten sposób mówi, że Słowo Bożego Syna jest ponad Słowem Mojżesza. Bóg nie powiedział podczas tego spotkania, aby uczniowie słuchali Mojżesza, który tam był. Nie, Bóg powiedział w obecności Mojżesza, aby słuchali Jezusa. A to czyni Jezusa prorokiem,
tym wielkim prorokiem, którego przyjście sam Mojżesz zapowiedział. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale czytamy: wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i on oznajmi im wszystko, co mu nakażę. I ja rozliczę każdego, kto nie posłucha moich słów, które ten prorok oznajmi w moim imieniu. W innym miejscu w Nowym Testamencie jest trochę inaczej powiedziane, że każdy, kto nie posłucha, w Dziejach Apostolskich jest napisane, każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie wytracony spośród ludu. Czyli przekaz był jasny. Ten prorok zapowiedziany przez Mojżesza będzie ważniejszy od Mojżesza. Jego słowo, można by zastąpi słowo Mojżesza. Dlatego słowo Jezusa jest ważniejsze od słowa Mojżesza. I trzeba dodać, że tak jak w Starym Testamencie, dekalog był podstawą przymierza Boga z jego ludem, tak też teraz to jedno przykazanie Boga, które nakazuje słuchanie Jezusa, jego ukochanego Syna, jest podstawą przymierza Boga z jego ludem. Nie dekalog jest podstawą przymierza, ale jedno przykazanie. Jego słuchajcie. Ten nakaz słuchania Jezusa, Bożego Syna, jest podstawą nowego przymierza. To znaczy, że stare przymierze ulega unieważnieniu. Bóg chce zawrzeć nowe przymierze ze swoim ludem, a podstawą tego przymierza są przykazania dane przez Jezusa Chrystusa. Dlatego kiedy Jezus odchodził z tego świata, zanim wstąpił do nieba, spotkał się ze swoimi uczniami, co im powiedział? Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Jak? Chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc to przykazania Jezusa są podstawą nowego przymierza, jakie Bóg chce zawrzeć z człowiekiem. I to przymierze później zostało, można powiedzieć, ratyfikowane krwią Pana Jezusa Chrystusa. Więc Bóg poprzez to wydarzenie na górze uwiarygodnia Jezusa z Nazaretu jako swojego ukochanego Syna, którego należy słuchać we wszystkim. A z drugiej strony możemy powiedzieć, że to wszystko, co Jezus powiedział, co Jezus przykazał, jest podstawą nowego przymierza z Bogiem. Ci, którzy zaufają Jezusowi jako Bożemu Synowi i będą Mu posłuszni we wszystkim, stają się częścią Bożego ludu. Bóg jest ich Bogiem, a oni są Jego dziećmi. Jaki jest Twój stosunek do osoby Jezusa z Nazaretu? Kim On dla Ciebie jest? Czy słuchasz Go? Czy jesteś posłuszny wszystkim Jego przykazaniom? Jeśli Jezus jest Bożym ukochanym Synem, którego mamy słuchać, a Go nie słuchamy, to jakie są tego skutki? W zasadzie skutek jest jeden, taki najpoważniejszy, bo skutków jest wiele, ale najpoważniejszy skutek jest taki, że nie jesteśmy posłuszni Bogu, ponieważ Bóg powiedział, że Jezus jest Jego ukochanym Synem, którego mamy słuchać. Możemy być dobrymi ludźmi, możemy być moralnymi ludźmi, możemy być ludźmi, którzy trzymają się dekalogu, możemy być nawet religijnymi ludźmi. Ale jeśli nie uznajemy Jezusa za Bożego Syna i nie przestrzegamy Jego przykazań, to jesteśmy ostatecznie Bogu nieposłuszni. Wczoraj właśnie miałem okazję rozmawiać z panią przy stoliku. I pani próbowała mi wmówić, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Czy jesteś świadkiem Jehowy, czy muzułmaninem, to nie ma znaczenia, bo i tak wszystkie drogi prowadzą do Boga. Ale tutaj te słowa mówią coś innego. Te słowa to
przekazane nam tutaj przez Marka między innymi mówią, że jeżeli nie jesteśmy posłuszni Jezusowi, to nie jesteśmy posłuszni Bogu w ogóle. I w związku z tym nie ma żadnej innej drogi do Ojca. I że jest tylko jeden pośrednik między Ojcem a ludźmi, między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Więc jeśli nie słuchamy Jezusa, jeśli nie przestrzegamy Jego przykazań, to nie jesteśmy w przymierzu z Bogiem. Nie możemy być, ponieważ przestrzeganie przykazań Jezusa jest podstawą nowego przymierza. A przez to jesteśmy obcymi dla Boga. Więc żeby być posłusznymi Bogu, musimy słuchać Jezusa i wykonywać to wszystko, co Jezus nam mówi. Wiara w Boga. Od czego się zaczyna? Od chrztu? Nie. Wiara w Boga zaczyna się od słuchania. Od słuchania Boga. Co Bóg mówi? Słuchaj Izraelu. Pierwsza rzecz. Słuchaj Izraelu. Pan Twój Bóg jest jeden. To samo mówi Bóg do nas. Słuchaj, człowieku. Jezus jest Bożym Synem. Jego słuchajcie. Tak, a jeśli nie słuchasz Jezusa, to kogo słuchasz? Jeśli nie jesteś posłuszny Jezusowi, to komu jesteś posłuszny? Każdy z nas komuś lub czemuś służy. Nikt nie żyje w jakiejś próżni, ale każdy z nas komuś lub czemuś służy. W tej kwestii nie można być neutralnym. Jedni służą jakiemuś Bogu, inni służą jakiemuś bóstwu, inni służą jakiemuś bóstwu takiemu jak na przykład pieniądze, władza, seks, narkotyki, tego typu rzeczy. Uroda, zdrowie, wszystko może być dzisiaj Bogiem. Więc komu służysz? Komu lub czemu służysz? To, komu lub czemu służysz, to jesteś posłuszny temu, czy słuchasz tego, komu czy czemu służysz. Więc Bóg mówi nam, abyśmy słuchali Jezusa, abyśmy słuchali Jezusa z Nazaretu, ponieważ On jest Jego ukochanym Synem. Ale pozostaje pytanie, istotne pytanie, jak dzisiaj mogę słuchać Jezusa? Jak dziś mogę słuchać Jezusa, ale o tym za tydzień, jeśli Bóg pozwoli. Amen.